Byliśmy kompletnie nadzy. Ja nie lubię grać scen erotycznych, bo się wstydzę i to jest, to jest naturalny odruch człowieka. Aktor też jest człowiekiem, tak. Więc jeśli się trzeba grać scenę miłosną z kobietą, która powiedzmy się nie podoba. Jest trudniej, czy się podoba, czy się nie podoba, bo to też jest może ryzykowne, jak się podoba, czy się... Gorzej jest, jak się podoba. No właśnie, wtedy, bo to ona się ma ochotę pohamować. Uciekajcie, proszę wyłączyć kamerę, zostaję sam. Nie, ale w ogóle się zawsze wstydziłem to grać i z Kaliną rzeczywiście... Słynna scena miałem pociągu, to nie, śmietniejszy, bardzo... Tam jeszcze, to i w karecie wykonałem. Tak. Kiedy tak nie było nas, odtąd nie było nas widać przez szybę. Nie będę już tutaj tego opowiadał, to było opisane, ale a w Blaszanym Bębenku to akurat to z tej sceny jestem dosyć dumny, bo to nawet reżyser Schlendorf tak zebrał nas, tą Angelę, która mi się podobała zresztą. Bardzo, ja jej. Aha, nie, bo tam tak. Mówisz, że taka wielka kobieta. Nie, nie. No, tam każdy tak napisali. Fantastyczna, zmysłowa.